And yes, I'm a little shorty from Rhonda. She been all of my business as of late. I got rich so fast, they want this break, can't catch a break. And yes, I know you tired of hating, I'm tired of staring at your face. And if a tired of hate, we can go tip for tat today. That's on my mama, that's on Big Sean, that's on Lil A from FLA. Out here in LA, trying to make shake, trying to wrap this case. That's a whole 120K to the magistrate for my parents' sake. And you still talking about sharing cake. Shut the up. Why you not here with me? Can you break bread with me? Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa komentował Jacek Laskowski. Czeka nas kolejny już mecz w rozgrywkach ligowych Division Rivals. Zapowiada się wspaniałe widowisko. Jedni i drudzy wyszli tak. Sędzia powinien teraz pokazać, że panuje nad sytuacją. Trzeba ostudzić nastroje. No, nie takiego początku spodziewaliśmy się. Już pierwsza żółta kartka. Arbiter, jak widać, bardzo szybko temperuje brutalne zachowanie piłkarzy. Delf. Bukki. Oxlade-Chamberlain. Na piłkę, co z tego wyniknie? Strata w ataku. Ronaldo niedokładnie i strata piłki. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Wilfried za Rivaldo! Ależ od razu taka sytuacja. Szkoda, że to nie weszło. Wielkie emocje od pierwszych minut, Jacku. Jeszcze nie wszyscy kibice zdążyli się wygodnie rozsiąść, przejrzeć programy meczowe, a tu już stuprocentowa sytuacja. Juan Mata. Rivaldo. Wymanewrował obrońców, no i teraz co za interwencja. Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Nic z tego nie wyszło, trzeba spróbować inaczej. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Wilfried za Neymar. Lionel Messi, argentyński napastnik, kojarzony głównie z Barceloną. Czego można się po nim spodziewać? Przede wszystkim Messi wybitnie drybluje, prowadząc piłkę krótko przy nodze. Ma poza tym też ten instynkt snajpera, który podpowiada mu, jak strzelić, żeby umieścić piłkę w bramę. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Tak! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełni zasłużone prowadzenie. Przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę. W końcu ją udokumentował. Popatrzmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegł. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ciekawe, jak to rozwiąże. Delf. No, dobrze przeczytał to obrońca. Ma tutaj teraz miejsce. Neymar! Ach, ale tak! Wyrównująca bramka, ale zwariowany początek tego spotkania. Co będzie dalej? Spodziewam się, że ataki z obu stron wcale nie zelżeją. Przecież remis w tym spotkaniu nikogo nie zadowala. Neymar jednak traci piłkę. Zaha. Ma sporo możliwości. Delf. Oxlade-Chamberlain. Będzie chyba podawał. Piłka padnie łupem bramkarza. Rivaldo, Juan Mata, Bukki, Oxlade-Chamberlain. Szansa na oddanie strzału! Jest gol, który daje im prowadzenie! Teraz
rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Udany atak i w dodatku nie jest sam, wspierają go partnerzy. Co teraz wymyśli? Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońcy. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Obrońca na posterunku. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Genialne podanie. Wilfried Zaha. Świetna akcja w obronie. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Przy piłce Rivaldo. Kylian Mbappé. Rozpoczynają kontratak. To mogłaby być obiecująca kontra, ale nic z niej nie wyszło. Delf. Juan Mata. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Groźne, prostopadłe podanie. Na szczęście był na posterunku. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Wilfried Zaha. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No, tego właśnie są obrońcy. Messi. Jest! Bramka dająca wyrównanie. Naprawdę ciekawie nam się to zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się to działo, nie wątpię. Ależ miło popatrzeć na tę zdobytą bramkę. Podanie z lewej strony boiska, piłka leci jak zaczarowana i trafia do bramki. Oby więcej takich akcji. Popatrzmy, ale znakomicie zachował się Messi. Poszedł do tego dośrodkowania, no i głową umieścił piłkę w siatce. Niby niski zawodnik, ale jak widać, nie sam wzrost jest decydujący. Willy Boli. Mata. Ben Chilwell. Juan Mata, Rivaldo. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Jest 2-2 po pierwszej. Ciekaw jestem, czy druga połowa, która się właśnie rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. Willy Boli. Paulinho. Hulk. Zaha. Oxlade-Chamberlain. Hulk. Messi. Mbappé. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Dobre, skuteczne podanie. Rivaldo. Zobaczmy, co zrobi. Bardzo dobrze zablokowany strzał. I tak oto tracą piłkę. Czy będzie prowadzenie? No mieli okazję, ale tu w bramce jest Ter Stegen. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi.
Oxley Chamberlain. Hulk. Na piłkę, co z tego wyniknie? Uderza! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa! Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Dośrodkowanie. Oj, pomysł ciekawy, ale wykonanie mocno nieudane. Cóż, przynajmniej mieliśmy widowiskowe uderzenie. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Cristiano Ronaldo. Mbappé przed szansą. Skoro prowadzą, to zasłużenie. Choć rzeczywiście gra im dziś nie idzie i zanim padła bramka, to gra przeciwnej drużyny bardziej nam się podobała. Zobaczymy, może teraz się odblokują. Ach, miejsce na centrę. Będzie chyba podawał. Będzie okazja do kontrataku. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Chyba już tu nic nie przeszkodzi. I mamy ładną bramkę po końcu. Podręcznikowe rozegranie. Wykorzystali lukę w obronie i nie dali rywalom czasu na poukładanie formacji. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Issa Diop. Ben Chilwell. W długim ataku pozycyjnym upatrują szansę ponownego nawiązania walki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Wspaniałe podanie! Zmarnowana okazja strzelecka. Muszą dalej szukać gola. Wciąż dźwięczy mi w uszach to uderzenie piłki w bramkę. Olbrzymi zawód dla strzelca, bo to był naprawdę dobry strzał. Dobre podanie, minęło linię obrony. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Trener dokonuje korekty taktycznej. Będą stosowali teraz pressing całą drużyną. Słuszna decyzja trenera. Obrońcom przyda się pomoc. Może zaczną grać pewnie. Paulinho. Piłka wybita z pola karnego. Hulk. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. 4-3. Oba zespoły kontynuują ofensywną taktykę. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Zaha. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Polk. Oxley Chamberlain. Ben Chilwell. Alex Oxley Chamberlain. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ivan Rakitic. Ruszają do kontrataku. Ma tutaj teraz miejsce. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyku. Świetnie minął teraz obronę. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Willy Boli. Rivaldo. Dobre, skuteczne podanie. Świetnie teraz na wolne pole. Niewykorzystana szansa rzutu rożnego. Ale to teraz zrobił Wright. Ależ okazja Messiego. Ivan Rakitic. Neymar podniesie na wolnie pełniowego spalonego. Rywale. Szykuje się do dośrodkowania.
świetny przegląd pola. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Rivaldo. Zaha. Będzie chyba podawał. Niestety, strata. Ładnie pomyślane. No, był sam na sam, miał doskonałą okazję, ale to wszystko przepadło. Zdecydowanie zabrakło zimnej krwi, tu trzeba było do końca mieć na celowniku bramkę. Rivaldo. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. Sergio Ramos. Podania wyglądają wręcz modelowo, przemyślane, dokładne, od nogi do nogi. Są ze sobą świetnie zgrani i widać, że kładą nacisk na technikę podań na treningach. Bardzo ładnie to wygląda i do tego jest skuteczne. Sergio Ramos. No i strata piłki. Może teraz jest okazja. Po naprawdę dobrej grze. Wynik remisowy jest na pewno bardziej sprawiedliwy, ale ten zespół powinien prowadzić. Tyle dobrego, że jeszcze parę minut nadziei. No, rzadko się zdarza taka sytuacja, by bramkarza nie było w ogóle w okolicy bramki, ale to właśnie jedna z nich. Strzelec tylko dopełnił formalności. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Sędzia odgwizduje koniec meczu. Kończy się on remisem. Up my eyes to the sun on my skin, trying to get up.